This is my kingdom come. When you pull my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Ends call is the last of. Cześć, witajcie z tej strony Bobru. A to są orki, które muszą zginąć. Mamy przedostatni poziom, czyli ciasnotę. I bez zbędnego pitolenia zaczynamy to zacząć jest ulepszenie dla tych. Zasięg zostaje zwiększony. To się nam przyda, ale na razie nie mamy czaszek, więc ciasnota. Maszynka omielenia. To też chyba było fajne. Fajnie by się to dało na podłodze postawić. Wiecie, wszystkie, które przychodzą, giną. O Jezu. No. Sporo możliwych dróg podejścia. Ale będzie frajda. O nie, czy nie taka frajda. O co tutaj chodzi? Tutaj są doły. Tutaj jest szczelina. Tutaj jakieś dwa teleporty. Tutaj droga na górę. I jeden z teleportów. No i mam bramę. A z kolei tutaj. Droga na dół. O, tędy o. Tędy. Tutaj jakieś mostki. Teleport i brama. Co my tu mamy? Ork, kobold, hobgoblin, opancerzony ork, orkusznik, ornisty ork i piekielny nietoperz. Dobra, bierzemy mój standardowy secik. Bierzemy też to, ale czekajcie, czy tutaj machający maczugi przypadkiem nie da się postawić? O Jezu, da się. Dobra, ten tutaj też będzie na pewno zabezpieczony. I tu, czy ta 4 na górze jest też. Jeszcze kłoda, dwie kłody nawet. Ale tutaj się zabudujemy i dobrze będzie, okej. Więc już teraz porozstawiam. Akurat mi będzie stać na odpowiednią ilość. Tkaczkę wybiorę tą. Sięgnij do mroku, jak sobie życzysz. I teraz. Jezu. Oj, nie! Zły przycisk. O, z drugiej strony idą w skubańce. O, nie! Już w tej fali? Mam nadzieję, że już nie będzie więcej tych latających, ale na nich będę musiał uczników koniecznie postawić. W środkowej sali, o tej ja porostałem uczników. I może jakoś to będzie. Ale źle postawiłem, patrzcie, czy mały popel wybrałem. No, szybko. Jeszcze tu wróć. Nie mogę wybierać już? Do czasu następnej fali nie mogę wybierać chyba, ale lipa. To sobie przyoszczędzę. Okej. Nie należało się tego spodziewać. Cholera jasna. Tu też coś latającego wylatuje? Nie. Patrzcie, same maczury się nie sprawdzają, ale jak dam ściany strzał i te drugie, to będzie zajebiście. No dalej nie mogę, no serio. Lipa. Ale teraz z dwóch stron będą szli, to lipa. Z dwóch stron. I to koboldy chyba. Żeby było śmieszniej.
Nie, to z tej strony. Jezu, już do szczelin dobiegają. O nie, muszę to zrestartować. Zwaliłem z tym, nie wybrałem pułapek. Niestety. Czyli tutaj na dzisiaj będzie troszkę zwalony, bo przez 5 minut właściwie robiłem nic. Dobra, teraz wybieram wszystko. Tak. Zaczynajmy. Jeszcze tu wrócisz. Dobra. Stawiam najpierw. Nawet nie będą mieli czasu krzyknąć. Tak. I tak. Tutaj Happier Shatter będzie przecież. Dobra, zaczynamy teraz. Teraz jestem gotowy. Cholerka. Dobra. Już zaraz tutaj będziemy zasadzać smołą i będzie dobrze. Czemu tak dziwnie jest taki odstęp od schodów dziwny? No, co z tą muzyką? Wiem, że są na dole. To 12 fal będzie z kolei. Te orki są słabsze od koboldów po mojemu. Jeszcze te starczą, może jakoś się równają im, ale to zwykle to są wolne, śmierdzące, głupie i słabe. O, to będzie dobre. Tu też zabrakło na jedną. Dobra, jak tu już jestem. Dobra, tam już orki idą. Teraz idziemy na drugą stronę. Teraz trochę pomóc tutaj. Z dwoma flachami przynajmniej. Ej, jeszcze z jedną puścimy. Tam poprzebiegało paru. Tam się nie przebiło jeszcze, nie przebił jeszcze żaden. Nie, tam się już zaczęli przebijać. Fuck. Ah, Lone Survivor. Dobra, tak na pewno. Wiesz, czego chcesz. Tak. I zaczynamy moją ulubioną pułapkę. Ulubiony combo pułapek właściwie. Aż to jest piękna sprawa. Nic się nie przebije przez to. Znaczy, pewnie ogry będą miały, nie będą miały problemu. Ale poza tym, szczególnie te opancerzone ogry. Ale poza tym nie powinno być źle. Oj, trzeba będzie te dzieci ognia, czy tam nietoperze. Srał. Jak srał, ten srał. Bo inaczej lipa będzie. Oni sobie jakoś na skróty w ogóle skręcają. Lecz tu gnole marudery będą. Dobra, zobaczmy jak to się trzyma. Jest już dobrze naoliwione. Wszystko działa raczej. Jest pięknie, no to jest tak genialny schemat.
A żałuję, że tylko dwa razy mordą masz w ogóle tutaj postawić. No parcie, ja nic nie robię. Genialne. Dobra. Idziemy teraz z tamtej strony to samo zrobić. Ale tutaj w ogóle ścian strzału jeszcze nie ma. Dobra, teraz z tej strony. Tu o koboldy widziałem? Tak. Dawcie mnie, cieniosy. O. O, jeden kobold by przeszedł, drugi by przeszedł. Trzeci by przeszedł, czwarty by przeszedł. O, fart, z tamtej strony też idą. No co to idzie z tamtej strony? Koboldy? Fuck my life! Coś przyleciało jeszcze? Tam jeszcze lecą. Ale nic nie przyleciało przez szczelinę jeszcze. Dobra. Jezus, nie wiem co tu dalej robić. Jak sobie życzysz? Gdzieś tutaj, na górę chcę postawić to. Oj, ale nie, bo tutaj zaraz ogry też wszystko rozpierniczą. Właśnie ogry idzie, przecież to trzeba bronić do kuźwy nędzy. O nie, te małe zasrańce jak go uzdrowią, ja rezygnuję. Dobra, nie uzdrowią teraz na pewno. Dobra, opancerzone gówno, a nie or. Dobra, co z drugiej strony się dzieje? Z drugiej strony na razie padają na tym, na przysmyku. A tutaj co? Tutaj też będą padać na przysmyku. Tutaj tym bardziej wręcz będą padać. Tam coś przeszło? Nie, na razie tam wszystko pada. Teraz z drugiej strony or będzie pewnie. To, o ten schemat to jest pułapka Bobra. Tak to nazwę. Opatentowane już. Tam teraz Ork chyba idzie. Nie, może i nie. Dobra. Teraz mamy trochę hajsu, trzeba lepiej jeszcze uzbroić się. O, ale był tu Ork, ale ornisty. Dobra, tutaj brakuje strzał. Oj, dobra, jest miejsce. Nie, no tylko... I o co chodzi z tym popkami? No patrzcie, tutaj jest miejsce, a tutaj już nie ma. Zbagowane gówno. Chciałem tak z dwóch stron zrobić taki ogień krzyżowy, no ale cóż. Tutaj też pewnie nie się dało. To jeszcze mniej miejsca jest. Dobra, i stawiamy jeszcze jedną łucznika. Ale już możemy ogólnie startować falę. Trzeba szybko te latające gówna. I koboldów dużo biegnie chyba. Z tej strony się obronimy przed koboldami. Ale z drugiej to nie byłbym taki pewien. Tak, z tej to bez problemu. Zaczek z drugą. A z drugiej nie idą koboldy chyba. Może ogry jakieś będą szły. Z drugiej. Co z drugiej strony się dzieje? Z drugiej się na razie bronią jakoś. BOOM! Jedno zabiłem. Smutne. Jakoś to idzie. Nie powiem. No no patrzcie, zajebiste. No pułapka Bobra czyni cuda. Dobra. Teraz więcej uczniów muszę mieć. Żeby bronili od tej strony właśnie. Oni tak będą pięknie tam snajpić. Dobra, jak tutaj się trzymają? Co teraz biegnie? Kusznicy.
Dobra. Nie wiem, według mnie już jestem trochę ubezpieczony. Gorzej jak przyjdzie ogr opancerzony. Chociaż też... Też nie powinno być większych problemów, bo... Bo nie. Najgorzej chyba jest z tymi latającymi istotami. O, wskrzeszają te małe popierdolce. A, jak pięknie. Dobra. Łucznicy teraz. Jeszcze jakby ktoś zareszował na tą. To tutaj paladynów dwóch postawimy. Nie wiem dlaczego założyłem, że akurat z tej strony doreszować. Chyba wydaje mi się, że ta, na którą teraz biegnę, jest bardziej broniona. O! Dzień dobry. Patrzcie, tych nas zdjęliśmy paru. Seria zabójstw 23 była chyba. Nieźle. Co z drugiej strony się dzieje? Ciekawego. No halo, zdejmijcie go. Tutaj się nic właściwie nie dzieje. To jest tak nudno, bo tak dobrze sobie radzą te moje jednostki, że coś jest wam tego. Pułapki, pułapki. Miałem na myśli pułapki. O, coś przeszło? Aha. Też pytanie. Dobra, kontrę, kontrę. Paladyni może... To się może przydać. To już będzie maksymalne rozwinięcie mojego tego. A tutaj stawiamy więcej uczników. Fajnie. No zobaczymy co teraz. Tamtej idzie jakiś orr, bo idzie tylko jeden. A tutaj w sumie nie wiem co idzie. Orki same. Orki muszą zginąć. Wow. Ale nigdy bym nie pomyślał, że to tak łatwo się... Myślałem, że wiecie. Ja tą serię prowadził. Myślałem, że wiecie. Ale coś takiego... O, znowu orki muszę rywać, znowu się tam męczyć. A tak przychodzę na rywanie i myślę, kurczę, fajnie, znowu sobie rozpieprzam legiony orków. I tak wiecie, w ogóle bez żadnego problemu. Praktycznie. Oleż to był place. Znowu ci odryk tam idzie. A to jest sobie radzą. Więc, no cóż. Jest fajnie. Kasa leci szalona. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma bonusów za więcej zachowanej kasy, ale nawet jak są, to mi się w sumie nie chce w to bawić. Wolę mieć dużo pułapek i patrzeć, jak oni po prostu bez kompletnie żadnych szans przychodzą. No to, tutaj to już jest teraz tak bronione, że... O stary. Tam latające to trochę może pomogę. A tu dwa orry idą. No, jak sobie poradzicie? Tak myślałem. Z tamtej też coś idzie ciekawego? Nie, tu nie było żadnego ordra. Ale fatalne wejście w teleport. Wow! Tych straszliwie dużo tu jest. Ale dobra, one są zdejmowane. Metodycznie. Dobra, i przed nami ostatnia fala po tej. Dobra. Ostatnia fala incoming. Więc tylko tutaj sobie poprawię w ten sposób. No teraz według mnie to nie da się przejść. Ale porozstawiamy tutaj jeszcze łuczników.
tam fala koboldów nawet nie miała szansy, cienia szansy na przejście. Tutaj zresztą też samo jest. Dobra, wiesz co? Postaram się pokazać, że moje pułapki są na tyle dobrze rozstawione, że nie muszę nic robić. Stałem tutaj na wszelki wypadek, jakby coś, nie wiem, snuł 50 ordrów do szczeliny, ale wątpię w to. Tutaj mógłbym pokazać tak gdzieś bardziej, gdzie coś się dzieje, ale no, dobra. Tar sobie walnę w jednego czy tam dwa. Paladyni wysrane mają na nich. No, dalej. Kurde, blisko są te, albo mi się wydaje. Ale te nietoperze rzeczywiście blisko dochodzą. O, pancerzony or. Wow! Przelazłby to. Ja to wcześniej zastanowałem chyba w jakimś konkretnym miejscu. Jest. Bez straty punktów szczeliny. No i mamy 168 tysięcy punktów. Ulepszamy sobie. A w sumie nie ulepszajmy nic. Będę kampanii oczywiście odcięli się kończy, bo mamy ponad 20 minut, to był tylko jeden poziom. Zostały nam dwa poziomy, nie wiem czy jeden odcinek, czy dwa odcinki to mi zajmie. Tak jak schody z gruby, też tutaj siebie nie widzę. Może ja już te poziomy co teraz był średnio kojarzę. Naprawdę średnio, no nie wiem, może i grałem, ale musiało to być dawno temu. Schody z gruby skądś kojarzę. No dobra, tak czy siak, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, no i hej, do następnego odcinka z Orki muszą zginąć. Też się zaciąłem śmiesznie. Także cześć, pa pa.